Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, lato już dawno się skończyło, jesień również się kończy, za chwilę nastąpi na pewno zima i również pewne wydarzenia, pewne rzeczy kończą się w naszym mieście. W ubiegłą sobotę, 25 listopada, odbyła się uroczystość zakończenia sezonu kartingowego w Suwałkach. Dlatego dzisiejszy program poświęcamy tej uroczystości. Zapraszam Państwa na relację. Dzisiaj mamy zakończenie inkubatora kartingowego i motorowerowego. Było to 9 weekendów plus 8 weekendów okręgowych mistrzostw amatorów w kartingu o puchar prezesa PZMOT. Dzisiaj jest wręczenie nagród i wyróżnień, pucharów tylko dla dzieci i młodzieży z inkubatora kartingowego. Dużo mieliśmy młodzieży z miasta, natomiast nie wszystkich jesteśmy w stanie zaprosić, nie wszystkich jesteśmy w stanie uhonorować, dlatego że obszar, jaki obejmuje nasza działalność, to jest od Warszawy przez Gołdap, Giżycko, Białystok, Bielsk Podlaski i wiadomo, że nie wszyscy się zjadą. Suwałki oczywiście jest najwięcej dzieci, w związku z tym suwalskie dzieci będą i młodzież tutaj uhonorowane. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Akurat fajnie usiedli. To jest najmłodszy, a to jest najstarszy. Uczestnik inkubatora. Mało tego, to jest w tej chwili jeden z najstarszych w Polsce, w Europie i na świecie ludzi, którzy czynnie jeżdżą. Było dwóch starszych, przepraszam, ale to jest zaszczyt. To jest człowiek, który pokazuje, że można, że jeśli się chce, to można. Zaszczyt, jaki nam robi uczestnicząc, dbając o dzieci i uczestnicząc w inkubatorze. Dziękuję Mirku serdecznie. Gratuluję tego zapału, za księcia. Życzę kolejnych lat. No, skoczyliście mnie, dziękuję bardzo. No. Karting dla młodych ludzi jest przede wszystkim bezpieczeństwem. To jest naszym hasłem, jest przez zabawę do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poza tym politechnizacja dzieci. To uczy obchodzenie się z maszynami, z pojazdami. One wiedzą, że pojazd nie zatrzyma się w sekundę, że wchodząc na drogę, to on musi uważać. Pojazd jest mocniejszy od człowieka. Te dzieci inaczej zachowują się na drodze. One wiedzą, co znaczy wpaść w poślizg, one wiedzą, co znaczy hamować. To jest tylko pojazd. Proszę Państwa, ci, co jeździli w tym roku w inkubatorze, świetnie się orientują, że inkubator w tym roku zaczyna się od lat 3. Uczestniczy inkubatora, bo takich trzeba nazywać uczestnicy, bo zawodnicy jeździli w amatorskich mistrzostwach okręgu. Natomiast uczestnicy inkubatora to są ci od lat 3, no do, wychodzi na to do 64, nie? Rok do emerytury, także już tam, jak to się mówi, niedużo mi zostało. I najbardziej cenimy tą najmłodszą grupę, bo to są ci, którzy będą przyszłością. Będą również przyszłością motokartu i jak będą chcieli, będą mogli przejść do sportu kartingowego. My po prostu im to chcemy umożliwić. Przekazuję gratulacje dla wszystkich z osiągniętych wyników. Dziękuję organizatorom. Też prosił o przekazanie takich informacji, że dalej będzie miasto wspierało ten sport na tyle, jakie możliwości będą budżetowe, ale zawsze się tam jakiś grosz znajdzie na te działania, jeśli nie wprost fizycznie w sensie dotacji, to na pewno udostępniania
obiektów sportowych i też innego wsparcia będzie miasto udzielało. Jeszcze raz gratuluję serdecznie osiągniętych wyników i życzę, żeby tej determinacji, jaka Państwu drzemie, nie zabrakło. Pierwsze miejsce w inkubatorze kartingowym w klasie Easy Karta 60. Przypominam, Easy Kart, tak się nazywa ten łatwy kart, w którym motokart jeździł od początku, w latach 2006, do dziś jeździ jeszcze tymi gokartami dzięki Polskiemu Związku Motorowemu, który je w tamtym czasie kupił i za symboliczne pieniądze przekazał. I to pierwsze miejsce to ma w tym roku młody zawodnik, którego gokart stoi tutaj, czyli Igor Wierzajtis. Dobrze mówię? No to zapraszamy bardzo kolejno. Gokart Igora, dzisiaj jeździł na dwór i prezes wręczy ci puchar, żebyś miał pierwszy puchar, podejrzewam, w kartingu mógł postawić na półkę. Piękny puchar, żeby stał i przypominał ci, żebyś w przyszłym roku jeździł jeszcze lepiej. Dobrze? Obiecujesz, tak? Świetnie, cieszę się bardzo. Proszę, jest twój. Drugie miejsce to zajął Sebastian Musiałowicz, lat 10, syn Łukasza zresztą. I w ogóle w tym roku Adina Musiałowicz debiutowała w inkubatorze kartingowym. Zapraszamy. Drugie miejsce. Gratuluję ci i wiem, że to jest rodzinne osiągnięcie, prawda? Trzy pokolenia. Tato też związany ze sportem, także to miła sytuacja jest. Trzecie miejsce. Tutaj uczestnik Bartek Olsztyn. Lat chyba 7-8. Zapraszamy. Już 10. Zapraszam się, że mi donieśli. Ten 10 lat. To według pożekazu. Rodzina Olsztynów też tutaj, prawda, dopisała. Olsztynów też dopisała. Gratuluję ci bardzo. Przypominam, Izika 60, tak sprzęt jak tak stoi. Dobry, to już jest sprzęt sportowy, pragnę poproszę Państwa powiedzieć. To nie ma nic wspólnego z żadną kosiarką popularnie tak zwaną. Inkubator kartingowy odbywa się po raz czwarty. To jest impreza cykliczna, powstała 5 lat temu, natomiast faktycznie jest czwarty sezon. Mamy sporo dzieci, mamy naprawdę sporo dzieci. Dzisiaj jest na sali człowiek ze szkoły numer 5. Który ma grupę już na przyszły rok dzieci, która będzie do nas przychodziła, bo chce jeździć, chcą się uczyć. Jest tego sporo, naprawdę. My nie jesteśmy w stanie, znaczy policzyć to ja bym mógł, tylko ilość dzieci, które przychodzą, bo rodzic podpisuje na cały sezon pozwolenie, że tak powiem, i zgodę na to. I ile razy to dziecko przyszło, bo to jest 9 weekendów, my nie jesteśmy w stanie policzyć. Staramy się, żeby wszystkie dzieci jeździły. I w Easy Kart jest 100, po takiej rywalizacji, bo tych Easy Kartów to pierwsze miejsce zajął kolega Musiałowicz, nasz oczywiście. Czyli ojciec tego zawodnika poprzedniego, który tu był, zapraszamy na rodzinnie. Rodzinny sukces w ciągu dalszym. Gratuluję bardzo i życzę sukcesu. W roku junior 125. To już jest klasa gokartów chłodzonych wodą i tutaj brał udział nasz znany zawodnik, który posiada własnego też gokarta, Michał Przekop. Zapraszamy. To jest mistrzostw Polski. W związku z tym to piękny wynik, można powiedzieć, że wykręca w tej chwili drugi czas po jednej osobie na kartingową surowę. Drugi czas 100. Gratuluję bardzo. I tutaj pamiętaj, że nazwisko zobowiązuje, więc bardzo proszę, trzymaj
trzymaj kwasu w przyszłym roku także, dobrze? Dobrze. Można powiedzieć, w juniorze, właściwie w seniorze, ta 125 manual to jest silnik ze skrzynią biegów. Mamy takiego też go-karta z chińskim silnikiem. To jest go-kart, który poprzednikiem były sławne nasze WS-ki, prawda? W tej chwili są na chińskich silnikach i tutaj te pierwsze miejsce przypadło Kacprowi Kopiczko. Zapraszamy! Nasz mechanik w ogóle też pomagający kiedyś dla Michała też przekopa, jak jeździł w mistrzostwach polskich, czyli no, mechanik kartingowy. Czyli na plakacie jest. A obecnie tutaj pracuje na miejscu Roberta, także jakbyście chcieli coś naprawić, to... Ten senior rock, tak go nazywamy, to jest rocker, który może osiągać szybkości na prostej, w zależności od przełożenia, 150-160 na godzinę nawet. Ale to już jest ta najwyższa półka z hamulcami z przodu. No, nikt nie pokonał Darka Olsztyna tutaj, prawda? Mimo, że Robert Wierzajcy bardzo się starał, niewiele mu brakowało. Piasku za mało. Szybko, ale Darek jednak wykręcił lepszy czas i zapraszamy Darek tutaj ciebie jako zwycięzca tej rundy. Dość właściwie klasa szybkich seniorów, tak u nas. Ciebie. Gratuluję. Cieszę się, że tak dużo miłych osób jest tutaj w ogóle w Suwałkach i przekazuję ten puchar i liczę na to, że w przyszłym roku też się zobaczymy i puchar obiecuję jeszcze większy. Tak, na amatorskich mistrzostwach. Tak jak Państwo obejrzeli, wiele wzruszających przemówień, wiele rozdanych nagród, osiągnięć, które zawodnicy osiągnęli przez cały sezon. Być może w przyszłym roku będzie tego więcej. Zachęcamy również do aktywnego uczestnictwa. A teraz kilka filmików, które być może praktyka, którą kierowcy nabyli, na przykład jeżdżąc na kartingach, przydała się w życiu codziennym. Zapraszam. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa za tydzień. Za tydzień będziemy mówić, jak przygotować auto do prawdziwej zimy. Do zobaczenia.